Dzień dobry. Właśnie wstałam i od razu chwyciłam za kamerę, mimo że nawet jeszcze nie umyłam twarzy, niczego nie zrobiłam, ale spędzimy sobie dzisiejszy dzień razem i będziemy robić glow up do szkoły. Ja ostatni raz w szkole byłam, czekajcie. 7 lat temu skończyłam szkołę, czekajcie. Czuję się strasznie stara. Musimy zjeść śniadanie, zrobić pielęgnację, ogarnąć na siłownię. Dobra, przybierzemy się w stroju na siłownię i od razu jakoś tak większa motywacja. I ready. Jak coś to tam jest z Ocean Apart, a leginsy są chyba z AliExpress. Ale patrzcie, jak podkreślają pupę. Żadne chyba leginsy takie ze sklepu nie podkreślają tak pupy jak te z AliExpress. Nieźle, co nie? A teraz zróbmy coś z tą twarzą i włosami, bo nie mogę na siebie patrzeć. Nie no, moje cyce są ogromne w tym topie. Ale... I feel good and I feel sexy. A więc trudno. Dobra, pokażę wam teraz taką szybką moją pielęgnację codzienną, która sprawdza się fajnie też pod makijaż. A później będziemy robić makijaż i pokażę wam jakieś triki. Także moja szybka pielęgnacja. Myjemy twarz. Zanim zacznę pielęgnację, i to jest taki mój tajny trik, jeżeli budzę się spuchnięta, a bardzo często, jeżeli mamy szkołę na 8, a idziemy spać o 3 na przykład, to budzimy się z opuchniętą twarzą i ja mam na przykład taki roller, który sobie wrzucam do lodówki albo do zamrażarki i to jest tak wspaniałe uczucie. Jakiś taki roller możecie dostać, wydaje mi się, że w Rossmanie albo w Hebe, albo zamówić gdzieś online, to nie jest jakiś też duży koszt. Albo możecie używać zwykłych kostek lodu, tylko wiecie, przez jakąś ściereczkę. I szczególnie pod oczami bardzo to pomaga. A teraz przechodzimy już do mojej oficjalnej pielęgnacji. Więc mam taki tonik z Bielendy, on jest z witaminą C. Glow Boost. No, chcemy, żeby nasza skóra miała piękny glow. Następnie serum pod oczy, ja mam takie z The Ordinary. Szukam czegoś dobrego pod oczy, na razie nie znalazłam, więc czy to bym polecała? Nie jakoś bardzo. Nie wiem, mam wrażenie, że nic u mnie nie działa pod oczy. Dobra, to już mamy i przechodzę do serum z witaminą C. Ja mam akurat Sunny Riley, ale to jest bardzo drogie serum. Teraz jest pełno serum z witaminą C, więc bez problemu znajdziecie coś tańszego. Jeżeli dołączycie do mojej grupy nadawczej, no to tam często robię jakieś takie polecajki i szukam fajnych produktów. I teraz nakładam to serum z Vichy, żeby właśnie dodać takiego dodatkowego nawilżenia. Następnie mam taki kremik z Glam Glow. Ale jest spoko, taki na dzień żelowy. Właśnie musicie na dzień szukać takich lżejszych. Dobra, i tutaj mam taką bardzo tłustą cerę, to lubię sobie przyjechać kilka razy kamieniem głosza. Oczywiście krem z filtrem, ja używam tego z Caudalie. Boże, bo mi zgubił wykrętkę, więc muszę go wykorzystać do końca. Ale jako, że teraz jest na siłownię, to nie jak nakładałam make-up teraz, tylko później jak wrócę. Jeszcze zapach. I zapach to jest też bardzo ważna rzecz, jeżeli idziecie do szkoły. I to może być mgiełka. Fajnie, jakbyście miały jeden taki zapach, którym zawsze pachniecie i z którym jesteście kojarzone. To jest super moim zdaniem. Ja akurat teraz dostałam takie perfumy Prady i one są przepiękne. I robimy szybką fryzurkę, którą sobie możecie wykorzystać tak na co dzień do szkoły, kiedy macie tłuste włosy. Jeżeli chcecie robić takie przylizane fryzurki, no to bardzo potrzebny wam jest żel, lakier albo taki wosk, który mam ja. I ten wosk na przykład bardzo polecam. I nakładam go przed zebraniem włosów. I zrobimy chyba warkocza. I bardzo potrzebna jest wam taka mała, miękka szczoteczka. I to też możecie kupić w Hebe albo w Rossmanie za kilka złotych. Dobra, zebrane ciasno. I takie fryzurki to jest ratunek na tłuste włosy. Od razu wyglądacie schludniej. Dobra, mamy kucyka. Nie macie pomysłu totalnie, to z tego róbcie warkocza albo koka, to będzie zawsze wyglądało dobrze. A jeżeli chcecie trochę pokombinować, to u mnie na Instagramie w różnych relacjach jest kilka takich bardzo szybkich, bardzo prostych fryzurek. I kupcie sobie takie mini przędze czyste gumeczki. Też możecie je znaleźć w Rossmanie. I wiecie, taka fryzurka od razu wygląda, jakbyście się postarały. Dobra, jeszcze trochę lakier.
i dam. Ale pokażę wam jeszcze jeden trik. I wiecie, co z moim trikiem na wszystkie fryzury, żeby wyglądały lepiej? Wstążki. I takie zwykłe wstążki możecie kupić w pasmanterii za dosłownie kilka złotych. I robię sobie tutaj kartkę. I dam, mamy. Dobra, kończę jedzenie i lecimy na siłownię. Jadę sobie na siłownię i fajnie właśnie, jak jedziecie sobie do szkoły, nie wiem, samochodem, idziecie pieszo, no to fajnie jest mieć taką playlistę, która wprawia was od razu w taki nastrój Boss Beach. Ja mam taką playlistę i właśnie albo sobie słucham tej playlisty i od razu mam takie, wiecie, że chce mi się wyglądać zajebiście, chce mi się robić wszystkie rzeczy i jakąś taką motywację łapię, albo słucham sobie podcastów. Też właśnie jakichś takich o samorozwoju, jakichś takich różnych, fajnych, dziewczyńskich. Wychodzimy z siłowni, trening zrobiony i teraz pomyślałam, że pojedziemy na solarium, bo ogólnie u mnie bardzo ciężko jest dopasować odpowiedni moment, kiedy robię na przykład, usuwam tatuaż, robię laser na bliznę i mam depilację laserową. Muszę odczekać kilka tygodni i dopiero mogę raz iść na solarium i później znowu, wiecie, robię te wszystkie rzeczy. Kupiłam sobie ostatnio przyspieszacz do opalania i wzięłam go ze sobą, więc jedziemy na solarium. Dan, poszłam sobie na 8 minut. Myślę, że spoko. Myślę, że trochę to solarium mnie złapało. Teraz robimy taką ultimate pielęgnację. Jako, że dzisiaj jest niedziela, znaczy dla mnie nie, ale dla was tak, to zróbcie sobie taki dzień pielęgnacyjny i już wam powiem, co robimy. Naprawiamy ramy naszej twarzy, czyli musimy powyrywać brwi, żeby tutaj wszystko było pięknie ładne. Ja mam trochę takich włosków, których mogłabym się pozbyć, więc zrobię to od razu z wami. Teraz w ogóle modne są takie brwi bardziej na prosto, więc jeżeli macie takie, które schylą bardzo w dół, to możecie powyrywać sobie troszkę z końcówki, nie przesadzić, ale troszkę możecie powyrywać i od razu oczy wydają mi się mniej zmęczone. Kolejna rzecz, którą musimy zrobić, to golenie twarzy. Ale na przykład, jeżeli wasz podkład nie wygląda jakoś bardzo ładnie, to jeżeli ogolicie twarz, wiecie, ten taki maszek, to podkład o wiele ładniej się rozprowadza, jest taki, no nie wiem, musicie spróbować i zobaczyć różnicę, przysięgam wam. Ale jeżeli ktoś ma na przykład problemy z trędzikiem, no to nie róbcie tego, możecie sobie zaszkodzić. To możecie w ogóle znaleźć chyba albo w Rossmanie. Nigdy nie robimy tego na suchą twarz, tylko polecamy właśnie na jakieś serum, albo najlepiej jakiś olejek. Nałożę sobie olejek. Oj, widzicie? Myję sobie teraz twarz i nakładam maseczkę. Jeżeli chcecie w ogóle mieć gęstsze brwi i rzęsy, i takie mocniejsze i grubsze, to kupcie sobie w aptece, to kosztuje też kilka złotych, olejek rycynowy i nakładajcie sobie na noc, ale tylko na brwi, nie na twarz, bo może was wysypać po tym, ale jak sobie tutaj, wiecie, w linii brwi i troszkę na rzęsy, taką szczoteczką najlepiej, to będzie super. Dobra, i nakładam sobie nawilżającą maseczkę, bo akurat moja skóra nie potrzebuje oczyszczenia w tej chwili, ale możecie sobie również nałożyć, wiecie, maseczkę oczyszczającą albo w płachcie. Po prostu zrobienie sobie maseczki dzień przed jakimś ważnym takim wyjściem jest, uważam, fajne, potrzebne. Kolejną ważną rzeczą są usta. Jeżeli macie problem właśnie z przesuszonymi ustami albo zbierają wam się skórki, to zróbcie sobie peeling ust. Ja mam akurat taką szczoteczkę, ale możecie użyć sobie tak naprawdę miodu z cukrem. A możecie sobie również użyć szczoteczki do zębów, co działa tak samo. Ale warto się właśnie pozbyć tego starego naskórka, żeby pomalować sobie takie piękne, soczyste, juicy lips. I coś, co teraz zrobię, to nałożę balsam na całe ciało. I ja akurat chcę wykończyć ten balsam z Fenty Skin. Już zostało mi go nie jakoś bardzo dużo,
Ja mam milion nowych. Robimy makijaż szybciutki. Coś, co polecałam już kilka razy wszędzie na każdej platformie. To jest taki kremik. I to jest krem, który niweluje nam zaczerwienienie na twarzy. W sensie tak, żeby po prostu ta skóra była taka jednolita. Więc to jest troszkę drogi krem, ale można trafić często na promocje. Są też mniejsze wersje. To jest super, na przykład jeżeli ktoś ma problemy z niedoskonałościami, to to będzie fajne jako baza. Także jeżeli macie czerwone policzki, no to bardzo polecam ten kremik. Podkład nałożony i skupiam się na kremowych produktach głównie. I kremowy bronzer, bo kremowym bronzerem, no, raczej nie ma opcji, żebyście sobie zrobiły krzywdę. A te pudrowe, wiecie, czasem zostają jakieś dziwne plamy. Dobra, i bronzer mamy nałożony. Blenduje korektor. Kiedy zostawimy właśnie korektor, tak jak ja to zrobiłam, to on trochę się tak bardziej wtłoczy w skórę i będzie miał trochę większe krycie, niż gdybyście od razu go blendowały. Jeżeli macie niedoskonałości, takie korektory w takich słoiczkach, one są o wiele lepsze od takiego korektora. W sensie i ten spoko potoczy, ale jeżeli macie jakieś niedoskonałości, to tymi i palcem wklepujemy. Albo takim malutkim, puchatym pędzelkiem, o, na przykład coś takiego. Róż od razu nadaje życie, jak jesteście zmęczone, bo wstajecie rano, wiadomo. Róż daje coś takiego blasku. W tym momencie bardzo ważne jest, jeżeli chcecie, żeby ten makijaż wam się długo trzymał. A jak siedzicie od 8 do 15 w szkole, no to chcemy, żeby ten makijaż się dobrze trzymał. Więc tutaj trzeba te wszystkie mokre produkty połączyć mgiełką. I zostawiamy to tak na chwilę. W tym czasie robię sobie brwi. Przypominam, kiedy ja chodziłam do szkoły, to ja robiłam mój makijaż 40 minut. I coś, co ja polecam, to dobry puder. Taki wsypki. Wszystko może być takie o, ale puder dobry to jest podstawa. On nie musi być drogi, bo jest dużo zajebistych pudrów. Chyba Paezem ma bardzo fajne, z tego co pamiętam. Ale właśnie taki najdłużej się trzyma i wtłaczany takim puszkiem. Nie gąbeczką, właśnie nie pędzlem, tylko czymś takim. Robię sobie baking. I to wcale nie sprawi, że wasz makijaż będzie bardzo ciężki. I tu w tych wszystkich miejscach, które mi się świecą, oczywiście czoło. I wiecie, co też jest ważne, od czego zależy trwałość makijażu? Od tego, co macie pod spodem. Jeżeli pod makijażem, pod podkładem nie macie nic, to nie będzie się tak dobrze trzymał, ale jeżeli nałożycie serum i nałożycie krem i na taką tłustą warstwę zaczniecie nakładać podkład, to przysięgam wam, że on będzie wyglądał 100 razy lepiej i będzie się lepiej trzymał. Teraz przechodzę sobie do oczu i to też będzie bardzo szybkie. Nakładam bardzo jasny na całą powiekę. Wtedy tak rozświetla się oko. Robię kreski, ale nie robię eyelinerem, bo eyeliner to jest przepis na katastrofę, jeżeli się śpieszymy. Więc biorę sobie pędzelek i będę używała czarnego cienia. To może być takie messy, trochę roztarte i też będzie wyglądało ładnie. I możemy sobie dodać na przykład troszkę, przyciemnić też dolną linię. I to może być messy, bo skupiamy się tak naprawdę na rzęsach i chcemy, żeby te rzęsy były po prostu zajebiste, więc zalotka obowiązkowo. Jeżeli poużywacie, tak jak wam mówiłam, tego olejku rycynowego, to będziecie mieć super długie rzęsy. I na sam koniec ja lubię sobie dodać właśnie jeszcze jakiegoś takiego pudrowego różu. Bo ten róż często jest taki słabiej widoczny, kiedy już skończymy pudrowanie i wszystko. Niektórzy mogą powiedzieć, że ten makijaż jest za mocny do szkoły. Na pewno niektóre nauczycielki nie będą się zgadzać na taki make-up. Ale to jest taki makijaż, w którym myślę, że każdemu będzie dobrze, jak coś. Nude kredka jest zawsze dobrym rozwiązaniem. I na to może sobie nałożę błyszczyk. Proszę bardzo, i gotowy make-up. Teraz bym się tak pomalowała do szkoły. Ten make-up zajął mi 10 minut. Wyglądam trochę crazy, bo właśnie umyłam sobie włosy i stwierdziłam, że do tego vloga wrzucę jeszcze, jak robię moje loki na noc bez użycia ciepła. Bo myślę, że przyda wam się to do szkoły. Więc włosy musicie mieć tak 90-95% suche, bo jeżeli będą mokre i rano obudzicie się z mokrymi, przez to, że one będą mocno ściśnięte, no to rozwalam wam te loki. Jeżeli macie takie włosy, które nie są za bardzo podatne, to jak umyjecie włosy i przed tym, jak je wysuszycie, nałóżcie sobie piankę. Przez to one będą miały trochę inną fakturę i będą się lepiej trzymały. Mam wszystko. Więc zaczynamy od grzywki. Polecam coś takiego. Taki malutki wałek. Tutaj łapiemy sobie fajnie grzyweczkę.
żeby była taka ładna wywinięta. Jak nie macie grzywki, to możecie pominąć ten krok. Ja mam krótszą grzywkę, więc ona mi się średnio trzyma ogólnie. Tak na tylko mi ten pasku, że to kompensuję. Podpinam takimi spineczkami, więc teraz wałek przyciągamy przez środek. O, mniej więcej tak, włosy są rozdzielone na dwie części. Tutaj z jednej strony sobie spinam, żeby mi nie uciekał. I teraz robimy coś takiego. Bierzemy ten bałek i pracujemy mocno. Mocno to ściskamy. Nie tak mocno, żeby was bolało, ale wiecie, mocno. Jedno pasmo przeplatamy raz dookoła i drugi raz dookoła. I dobieramy więcej do tego pasma. I znowu przyciągamy dwa razy. Dlatego dwa razy, że wtedy wam się to nie zsunie. Jak raz i dobieracie kolejne, to może być tak, że wam się zsunie. Przetestowałam wszystkie metody i tylko to działa. Także robimy po kolei dwa razy i dobieramy kolejne pasmo i idziemy za ucho. Ten wałek musi iść do tyłu. Zawijać gumką. I mamy coś takiego. I to łapiemy sobie z tyłu. Done. I tak idziemy spać. Jak piękna królowa. I tak to ma wyglądać. Tak wiecie, dookoła. Mamy już rano i zdejmujemy konstrukcję. I widzicie, trzymał się całkiem dobrze i śpi się w tym tak, no, nie tak jak normalnie, ale spoko. Więc myślę, że dacie sobie radę. Dzisiaj w ogóle mam masę sprzątania. Patrzcie. To jest hit. Dobra, włosy mam już gotowe. Rozczesałam sobie to taką szczotką, grzebieniem może bardziej. I to jest do brody. Ale jeżeli wpiszecie sobie też grzebień do loków czy szczotkę do loków, to pojawią wam się właśnie z takimi grubymi odstępami. I to sobie zaraz oczywiście trochę jeszcze opadnie i mam takie spoko loczki. No i to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Życzę wam miłej niedzieli i miłego powrotu do szkoły. Będę trzymała za was mocno kciuki.